Cześć, siemano. Jesteśmy w kurniku. Jak widzicie, miałem wcześniej kiedyś te gniazda dla kur. Teraz jest woda, tutaj jedzonko, i teraz tu było na tej ścianie grzęda, a teraz są 6 gniazd i tutaj jest jedna grzęda i tu jest druga i tutaj są kury te moje, tak jak widzicie. Jest tu jedna kurka przyszła, ta z tych moich rossa żółtych, tu ich paśnik przyniosłam. Już chcę się dostać na podwórko, tu gdzie wcześniej chodziłam. To jest taki z tych innych rossa, takich kolorowych, biało siwa, no i tamta też, ale będę, na razie nie będę ich likwidować, ale będę starać się odkładać jajka, bo będę wiedziała, które są ten, i będę chciała z tych żółtych sobie więcej wykluć. No i wczoraj tu troszkę pogarniałam, ale jak widzicie, tutaj już rozgrzebały. Już zebrałam 5 jajek, nie wiem ile tam babcia. 5 jajek, 5. 8 jajek na razie zebrałam, ale jeszcze nie. Dopiero mamy po godzinie 12, ale 8 albo 9 jajek zebrałam jakoś tak, bo jedną znalazłam w ogródku winogronie. Bo te żółte tak noszą wszędzie, jeszcze są nieprzyzwyczajone, że mają tu przychodzić. No i tutaj będę musiała pogarniać trochę, ładnie tutaj porobić. Muszę kupić jakiś klej najtańszy, czy nawet cement wziąć ładnie. Tak, tej częściowej spoza ciągle poczyścić ładnie. Tu widzę już belka też zaczynają ten przesmarować tutaj tu olejem. Bo będzie trzeba też tutaj w ogóle papę posmarować, ale to z czasem sobie muszę na razie na tych żółtych sobie zarobić, żeby mi się wróciło za nie. I ten, no i zapaszę, co wydałam na nie ten, i dopiero będę myśleć tutaj urobić coś z tym kurnikiem. I nie wiem, czy jeszcze nie zrobię tutaj w tej ścianie przejścia, drzwi takie, i nie wiem, czy nie zrobię większego kurnika i po prostu te białe takie polikwiduję kury, same żółte będę hodować, ale to z czasem będę to robić, no bo no, musi mi się chociaż trochę za te kury wrócić, za tą paszę. Na razie to tylko straciłam, a nic nie zarobiłam. 8 zł dopiero zarobiłam na tych żółtych kurkach wczoraj, no bo 10 jajek sprzedałam i wiecie. Dobra, będę kończyć, bo widzę, żeby nie był za długi ten odcinek, no i nie będę przeszkadzać u kurkom. Jeśli się podobało, dajcie łapkę w górę, komentarz, subskrypcję, dzwoneczek, żeby was nie ominęło nic. I dobra, na razie, do następnego, cześć.